Witam Państwa serdecznie. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mieszkańcy Mirosława. Chciałbym w tym miejscu, w dniu dzisiejszym serdecznie Państwu podziękować za wsparcie finansowe w postaci 5000 zł, które zostały przekazane na psa służbowego. 5000. Warto. Bezpieczeństwo jest na cenę także. To jest symboliczna kwota porównując do jednych wydatków Policji Wysławskiej. Chciałbym serdecznie podziękować. Ten piesek do nas trafił około 2 tygodni temu. W związku z tym chciałbym go dzisiaj z policjantem zaprezentować. Policjant powie, jak to wyglądało wszystko, jak przebiegało szkolenie. Moja wizytetyka ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa. Wiadomo, największy zbiornik w województwie lubuskim. Przyjeżdżają goście z całego kraju i nie tylko. I taka jednostka jak pies plus policjant powinien być już dawno. Udało się to dzięki Państwu sfinalizować i mam nadzieję, że przez to poziom bezpieczeństwa zostanie. Ale proszę zapytać na napadę. Przechodził półroczne szkolenie w Szkole Policji w Sułkowicach. Odbywało się to na zasadzie półrocznego szkolenia. Na początku, czy był atest na początku? Na początku pies przechodził, musiał przejść atest, czyli nabywali psa w sposób taki, że pies przyjeżdża, sprawdzano jego agresję, sposób tropienia, posłuszeństwa i jeżeli pies się nadawał, to wtedy kwalifikowali go do jakiejś, powiedzmy, czy do patolowo-tropiącego, czy do tropiącego, czy do psa, który był szkolony kosmologicznie. No, różne kategorie psów są, także to jest pies patolowo-tropiący, także służy do poszukiwania osób na przykład, bądź do jakichś zdarzeń kryminalnych, bądź też do zabezpieczenia przyjazdu kibiców, tak jak i obrony przewodnika. Także taki uniwersalny. Gdzie przebywa? Jest u Was na komendzie powiatowej, czy... Pies przebywa w czasie służby na komendzie, jeżeli ma, jeżeli nie ma służby, przebywa u mnie w domu. Nie? Także, bo więź przewodnika z psem jest naprawdę, gdy pies mnie nie widzi kilka godzin, także już jest szał w końcu, także ja muszę z nim co najmniej 2 razy dziennie tak samo wychodzić na spacery, może też ćwiczyć z nim przez aportowanie albo już. To są szkolenia raz w miesiącu? Raz w tygodniu są prowadzone też szkolenia z psem. W Zielonej Górze, tam gdzie się zjeżdżają z większości województwa. Także w Zielonej Górze są prowadzone szkolenia raz w tygodniu, we wtorki, gdzie jest ćwiczona bądź powiedzmy agresja, bądź posłuszeństwo, bądź tropienie z psem, także ty. Proszę Państwa, jeszcze taka... Jak się bawi, to się nikt nie dowie. Jeszcze taka informacja tylko do Państwa, że przewodnik już był wcześniej na szkoleniu z psem, jednak tamten pies, którego dostał, po prostu nie przeszedł atestów i nie mógł wziąć udziału w szkoleniu. Nie. Był, ja wiem, kilo, miesiąc czasu tamten tak, pies? Miesiąc czasu. Miesiąc czasu tamten pies brał udział w szkoleniu, ale z uwagi na intensywne ćwiczenia, głównie fizyczne ćwiczenia, wiele psów po prostu jest dyskwalifikowanych i nie nadaje się do dalszego szkolenia. I był warunek, jeżeli w ciągu tam 2 tygodni jeden, tak? 3 dni ostatnie, jeżeli Sługowice, czyli Szkoła Policji nie zakupiłaby nowego psa, przewodnik musiałby przyjechać do jednostki bez szkolenia. Także udało się po prostu tego psa, który przeszedł wszystkie kwalifikacje, pozyskać. Powiem tak, że on u nas w komisariacie tam przebywa faktycznie, będzie wykorzystywany głównie do służby patrolowej. Na pewno te wszystkie miejsca newralgiczne, parki, nie parki, gdzieś tam w pobliżu plaży będzie brał udział w patrolowaniu. No jest o tyle dobrze, że nie potrzebuje żadnego wsparcia ze strony drugiego policjanta. Tak jak przewodnik powiedział, raz w tygodniu pies jeździ na szkolenie w ramach tak zwanego doskonalenia zawodowego. Tak jak my policjanci szkolimy się raz w tygodniu, mamy raz w miesiącu mamy swoje przepisy, nowe przepisy, wchodzą nowe ustawy. My się szkolimy również, przewodnik psa jedzie z psem do Zielonej Góry, tam się zjeżdżają przewodnicy psów z całego województwa i tam przeprowadzają szkolenie. Także praktycznie nauka tego psa będzie trwała cały czas. Powiem tak, ten pies ma dopiero rok czasu, to też jest bardzo ważna informacja. I on jeszcze będzie do 2 lat tak naprawdę rósł. Także on jeszcze nabierze na pewno większej masy i już jest w tej chwili bardzo agresywny, nabierze większej masy i będzie na pewno bardziej wysportowany. Zasadą w policji jest taką, że ktoś mówi, dlaczego pies jest taki szczupły. No tak jak z człowiekiem. Dobry sportowiec nie może być po prostu otyły, bo nie przeskoczy, nie pokona przeszkody. Tak samo i pies. Ma intensywne ćwiczenia i po prostu on już grubszy nie będzie, a
z uwagi na to, że ma dopiero rok czasu, to jeszcze tej masy i tak nabierze. Dziękuję. W tej chwili mamy na terenie komendy powiatowej dwa pieski. Docelowo będzie kupiony jeszcze jeden, także trzy psy przy każdej imprezie masowej lub innych działaniach naszych. To jest naprawdę za kilkunastu policjantów. W tym miesiącu mieliśmy takie działanie na terenie komendy, na naszej stronie internetowej było to widoczne, na stadionie Wskowskim, najazd kibiców. Także pan Janek to działał z psem i ten pies naprawdę zachował się bardzo karnie i policjanci, to nie były żarty, to były działania, gdzie faktycznie w pewnym momencie poszli kwestie respektu w stosunku do psa i pies się sprawdził w 100%.